Mamy kolejną kampę. Jeżeli boicie się po prostu, że was na sesji publicznej pobiją, możecie się zawsze schować. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Bachus pokazuje, jednak dzisiaj bez gościnnego udziału Bachusa. Dzisiaj zrobimy sobie, sprawdzimy sobie miejscówki, do których na pierwszy rzut oka nie da się dostać, a jednak można tam jakoś wejść. Czyli kolejne ściany, kolejne pomieszczenia niewidzialne, do których można się w GTA wbić. Tak jak powiedziałem, jest to kolejny odcinek serii Bachus pokazuje, ale dzisiaj no bez Bachusa po prostu się udamy. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, chcecie po prostu jakieś kolejne miejscówki, żebyśmy wynajdywali dla was do pokazania, to oczywiście śmiało zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Wpadnijcie też na G2, Instagrama, Discorda. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No i już niedługo rekrutacja do Hoxów, więc też zapraszam powoli, bo wiecie, no żebyście nie przegapili sytuacji, nie? No bo to będzie tydzień czy dwa tygodnie składania podania później i tyle, nie? To jest taki czas. Także jedziemy dzisiaj do pierwszej miejscówki. Oczywiście ja te miejsca z dzisiaj ogarnąłem sobie po prostu przeglądając YouTube'a z różnymi glitchami. Próbowałem też zrobić inne, na przykład próbowałem, w ogóle jest taki fajny glitch, co się nazywa No Ragdoll Glitch. Tylko z tego co widziałem, to cały czas jest patchowany i cały czas są jakieś nowe metody na zrobienie go, nie? I tak dzisiaj testowałem, aczkolwiek no te metody chyba nie działają w dalszym ciągu. Także okej. Spoko, zobaczymy inne rzeczy w takim razie. Insurgent będzie nam oczywiście potrzebny. Dajcie też znać, jakie wejścia na przykład do domu Franklina, czy do innych miejsc wyście znaleźli, czy wykorzystaliście i działają. To możemy też śmiało sprawdzić. No i też myślałem o tym, żeby zrobić po prostu w takiej skróconej wersji shortsów na YouTubie niektóre z tych gliczy, niektóre z takich ciekawostek po prostu, żeby porobić to w formie shortsów. Dobra, pierwsza miejscówka na dzisiaj jest gdzieś tutaj. Muszę od razu przypomnieć, gdzie to jest. Dzisiaj zrobimy ze dwie, może trzy miejscówki. Dwie wiem, że działają na pewno. O, tak mogę powiedzieć, dwie wiem, że działają. Jeżeli chodzi o No Ragdoll Glitch, to z tego co widziałem, to robiło się przy użyciu atomizera w tym miejscu kiedyś, tutaj jak na Cayo Perico się leci. A później robiło się na Cayo Perico, że się tam upijało jakby w barze i dobiegało do samochodu. Po czym widziałem później, że było to pokazane jakby w miejscu takim jak... O Jezu, jakie to było miejsce? No też w sensie na Cayo Perico tam, że trzeba polecieć. Tylko, że jakby korzystając z akcji picia pisłoserów, nie? Że tam wypijacie 7 i klikacie E, tylko że to E tak średnio tam działa. No, ale dzisiaj wejdziemy sobie do tej ścianki. Ponoć wystarczy podstawić w to miejsce. To na mapie wam jeszcze pokażę. Proszę bardzo, żeby nie było. To jest to miejsce, tutaj mamy Molo del Pero. W tym miejscu wystarczy podstawić jakiś duży pojazd, wejść na niego i można się po tym wbić do tajnej kryjówki. No to brzmi trochę jak w CSGO Hide and Seek, nie? Ale zobaczymy. Let's go, pyk. I to prawda, i działa ta miejscówka, czyli mają rację, okej. Czyli jeżeli chodzi o taką miejscówkę, to mieli rację. Możemy tutaj sobie pewnie coś postrzelać. Ciekawe, czy możemy wyjść normalnie. No wyjść normalnie nie możemy, na to wychodzi. Tutaj są ściany. Czy tu można normalnie wyjść? Też nie bardzo, ściany. Ciekawe, czy na kamerze pierwszoosobowej będzie to jakoś inaczej widoczne. Cyk, kamera pierwszoosobowa. Nie, na pierwszoosobowej bez większej różnicy. O, tutaj? Tu? Tu da radę wyjść, czekajcie. O, tak średnio bym powiedział, okej. Czyli to ten kawałek ściany prawdopodobnie po prostu służy za wejście, także jeżeli szukacie, dobra, to jest takie, jeżeli szukacie dobrej, tajnej bazy w GTA Online, chcecie się schować przed cheaterami na sesji publicznej, którzy was oczywiście nie wezmą z powrotem, nie przeteleportują, to tutaj macie tajną bazę, ukrytą pod Molo del Pero, także widzicie, wchodzicie tutaj i jesteście schowani w razie W, nie? Także można strzelać stąd? No tak średnio bym powiedział. Do nikogo chyba, do niczego nie strzelam, także tu jest ściana.
Jesteśmy tu prawdopodobnie niewrażliwi całkowicie. Tutaj też nie przestrzelimy. Tutaj też. Czy z tej strony też nie przestrzelimy? Mam wrażenie, że gdzieś coś przeszło, ale nie. Tutaj jest ściana, ściana, ściana. O! Tu możemy przestrzelić, ale to jest miejsce, gdzie moglibyśmy pewnie wejść. Gdyby nie... Tak, tu jest ściana. Pytanie brzmi, czy możemy się przebić nad ziemię? Czyli moglibyśmy na przykład strzelić tam? Też nie bardzo. Więc jedyne miejsce chyba, do którego możemy strzelać, to tu? Nie, tutaj też nie możemy strzelać. Czyli ściany mamy dookoła. Czyli przebić nas się raczej też nie da chyba. No a jeżeli chodzi o wyjście z tej miejscówki, wydaje mi się, że wyjściem jest wejście po prostu. Także tak, okej. Czyli możemy sobie w tym miejscu wyjść i w tym miejscu możemy z powrotem wejść do środka. Także ej, szczerze, to jest bardzo fajna miejscówka. Bardzo mi się podoba. To jest taka właśnie, taki domek na drzewie nasz, nie? Taka baza, do której wchodzicie, nikt was tak o nie palnie. Możecie sobie z niej wyjść. Dobra, tutaj jest ściana, do której strzelamy. Ciekawe, ile takich miejscówek jest, przepraszam, w grze. Jeszcze tak nie mogę do końca dobrze sobie mówić, bo przypominam, że jestem jakieś... W sumie już 2 tygodnie, dzisiaj miałem 2 tygodnie od operacji, ale też 2 tygodnie od mojej jakby śmierci od leżenia na Wyomie, także... kurczę, pieczone, no. Jeszcze nie do końca, dzisiaj udało się szwy zdjąć w końcu, także też o tyle do przodu. No, ale jeżeli chodzi o dłuższe mówienie, to jest problem, już mnie w gardle po prostu gryzie i no cóż, lecimy dalej. Powiem wam tak, znalazłem jeszcze tutaj miejscówkę i to bodajże z jakiegoś filmu, który wczoraj wyszedł chyba. Oczywiście ja chcę tylko przypomnieć taki statement, że jeżeli chodzi o te glitche, to no ryzykuję oczywiście sam dla siebie. Jeżeli chodzi o cokolwiek związane z Rockstarem, mam nadzieję, że raczej żadnego bana czy czegoś się nie dostanie za glitche, które nie służą do po prostu podbijania statystyk czy do szkodzenia komukolwiek innemu, nie? Taki glitch na zasadzie wejścia przez ścianę to bardzo często się po prostu przez przypadek znajduje i można sobie do nich wejść i się wchodziło po prostu w różne ściany wielokrotnie, nie? Czy do jakichś trików, czy do czegoś, to jeszcze okej. Dlatego tego No Ragdolla bym sobie chętnie sprawdził, chociaż skoro go tak łatają, to znaczy, no bo wiecie, no bo No Ragdoll, ja go wykorzystam w ten sposób, ale dużo osób go może wykorzystać w sposób taki, że są unzabijable, nie? Na sesjach prawdopodobnie, więc rozumiem, że ten No Ragdoll jest dosyć szybko łatany, nie? Tak mi się wydaje, że to chyba przez to, no bo na tym No Ragdollu można latać, wiecie, na samolocie i nie spadać, na samochodach jeździć i nie spadać, można po prostu być przejeżdżanym, z tego co widziałem to na No Ragdollu jak się ma spadochron, to można spaść z dużej wysokości i się nie zabić, więc wiecie, to już może pod takiego godmoda trochę podchodzić pewnie. Ale jeżeli chodzi o takie glitche, mam nadzieję przynajmniej, że nie będzie żadnych z tym problemów. Dobra, druga miejscówka na dzisiaj to ponoć te kamienie i te ściany. Ciekawi mnie bardziej, czy wszystkie kamienie i wszystkie ściany tak działają. Wiem, że na pewno jedna z nich tak działa, ale czy na przykład działają tam, czy w drugą stronę, tego nie wiem. Wiem, że ponoć tutaj i sprawdzimy też od razu, czy uda nam się wejść do kryjówki, bo ponoć tu jest kryjówka, ale z tego co ja widziałem, to ja wypadłem po prostu. Także tutaj ta ściana ponoć jest magiczna, okej. Magiczna ściana, magiczne też skałki. Oho. Dobra, nasza postać po prostu sobie teraz spada. Wlatuje do strefy i to bez niczego, widzieliście. Tak naprawdę sobie tu wszedłem, najzwyczajniej w świecie. Dobra, próbujemy tak wejść, ale żeby zostać tam na chwilę, nie? W takiej kryjówce. Dobra, pokażę wam od razu miejscówkę. Tutaj mamy lotnisko, bo powiedzieliście też, żeby bardziej pokazywać i opisywać te miejscówki. To jest mniej więcej tutaj. Najbliższe otoczenie wam pokażę. Jeszcze Poppy Restaurant, Poppy House pewnie. Opium Nights, hotel czterogwiazdkowy. No i okej, bo tutaj widziałem, że było takie wpadanie. Okej, tutaj gdzieś z góry bardziej, tak? Jakby trzeba spaść. Pytanie brzmi, czy jeżeli byśmy spadochron mieli, jakby zdobyć spadochron w tym momencie?
Czy ja mogę w ekwipunku wybrać sobie pancerz, przekąski, amunicja, pancerz, pokazywanie kamizelki, włączone, wyłączone, pokaż kamizelkę. Dobra, nie tu, styl, akcesoria, szyba, zakładanie, partner taneczny, wypipis Łosera, no to jest ta rzecz. Kaptur, kurtka, co? Kaptur Boszta? I nawet nie wiedziałem szczerze. Podświetlenie ubrania. Ej, w sumie nie patrzyłem nigdy tych opcji, powiem wam. Gdzieś tu powinien być spadochron. Wyszczasze spadochron Widowmaker, barwy polski, plecak, klasyczny plecak, brank dymu. Dobra, powiem wam, że będziemy potrzebowali chyba helikoptera w tym momencie, żeby zdobyć jakiś ten, żeby zdobyć po prostu spadochron. Więc zrobimy tak, zrobimy przyzwanie Buzarda. Z tego co widziałem właśnie, jak się ma ten spadochron, to można ponoć wejść tam do kampy, nie? I to mnie bardziej ciekawi, czy faktycznie damy radę zrobić coś takiego. Tylko czy my mamy faktycznie teraz też spadochron, nie? Na plecach, czy on nam się uruchomi w razie W. Mamy spadochron, jest pod menu tutaj pokazany. Dobra, i teraz tak, bo możemy od innej strony w ogóle tu w ściankę wejść, czekajcie. Tutaj nie, tak, w ty... Oho! Tutaj jest antyza... O, dobra, czekajcie, patrzcie, widzicie? Teraz nas w ogóle zabiła ta ścianka. To jeszcze inna opcja się zrobiła. Okej, to tego przed chwilą nie doświadczyliśmy, nie? To jest jeszcze kolejna opcja, trzeba uważać. Te ściany ogólnie też, pamiętacie, jak na stantach bodajże skakaliśmy przez pewną ścianę, to w którymś momencie zrobili tak, że ona zabija. Dobra, no i tu mnie nie zabiła, mamy spadochron. Otworzę spadochron i teraz możemy co? Polatać pod mapą. Ale pytanie brzmi, czy możemy wejść do kampy, bo tutaj gdzieś była taka kampa jeszcze bodajże pod tą mapką. I to mnie bardziej ciekawi niż samo latanie. Jesteśmy w wodzie chyba. Znowu spadamy. Okej, aj kurczę, do tej wody chyba trzeba wejść, wiecie? Wydaje mi się, że do tej kampy się wchodzi jakoś przez wodę. Dobra, spróbujmy. Mam nadzieję, że dostaniemy drugi raz spadochron. Tutaj jest helki. Dobra, sprawdźmy to. Tak, mamy spadochron, także git. Ten spadochron musi być, z tego co widzicie. A będziemy próbowali do wody wlecieć jakby. I z tej wody chyba bodajże jakoś. Okej, dobra. Spadamy sobie, cyk. Dobra, tylko teraz jak? Dobra, jesteśmy w wodzie. Ale gdzie dokładnie jesteśmy, nie? Jesteśmy niby w wodzie, ale tak naprawdę nie jesteśmy w wodzie aktualnie, bo widzę, że jesteśmy na terenie lądowym jakby. Dobra, spróbujmy tutaj z wody wyjść i zobaczymy. Możliwe, że w ten sposób wchodzi się do tej kampy jakby. Dobra, ej, mamy to, dobra, jesteśmy chyba. Jesteśmy w środku. Jesteśmy w takim środku, środku dosłownie, bo z tego co widziałem to... O kurczę, czekajcie, bo ja pływam cały czas. Okej, dobra, dobra, bo tu można jeszcze inaczej chyba wyjść. Czekajcie, czekajcie. My jesteśmy cały czas w teksturkach jak coś. To, że wy widzicie teraz wodę i ja widzę wodę, to nie znaczy, że nie jesteśmy w teksturkach. Patrzcie po mapie, gdzie jesteśmy. Dobra, że gdzieś tutaj dałoby radę jeszcze pochodzić. Właśnie z tej wody jakby wyjść. O, chyba tutaj. Chyba to jest to miejsce. Na to wyjść, dobra. Damy radę na to wyjść. Daliśmy radę na to wyjść, żeby nie było. Jesteśmy still w teksturkach. Mamy kolejną kampę. Jeżeli boicie się po prostu, że was na sesji publicznej pobiją, możecie się zawsze schować. A po prostu w bunkrze takim, to dosłownie można chyba jako bunkier traktować. Chociaż ciekawe, czy dałoby radę tutaj jeszcze jakoś wyskoczyć. Coś, dałoby radę to przestrzelić. No tak niby strzelamy, ale nie wiem, czy się cokolwiek konkretnego dzieje. A może snajperką sprawdzimy.
Dobra, cyk. Jesteśmy w stanie koło przebić? Ej, jesteśmy w stanie stąd strzelać. Okej, dobra, nieważne. Nieważne, nie widzieliście tej kampy. Nie będziecie jej wykorzystywać w sposób negatywny, miejmy nadzieję. Jakieś wyjście stąd? Coś jeszcze? Czy po prostu trzeba będzie skakać na krzywy ryj? Chyba na krzywy ryj trzeba będzie skakać. Dobra. Okej, cyk, jesteśmy. Dobra, to jeszcze jedna miejscówka, którą sprawdzimy przy okazji. I to jest miejscówka, której nie testowałem wcześniej, także teraz mieliście dwie przetestowane przeze mnie miejscówki. Ale na szybko sobie przypominam, że jeszcze była taka jedna miejscówka, też w tym samym chyba filmie pokazana przez tę samą osobę, dotyczącą jakichś magicznych kamieni bodajże, nie? Także to mnie mega ciekawi, te magiczne kamienie w tym momencie. Tylko gdzie one dokładnie były? One były gdzieś z drugiej strony, bodajże tutaj. Tylko one były chyba na dole i one były gdzie? Where te kamienie były? Gdzieś tu były te kamienie chyba, nie? Tu jest całe wybrzeże z takich kamieni po prostu. Wybrzeże, nabrzeże. Dobra, okej. Dupnijmy się. I teraz pytanie, wydaje mi się, że gdzieś tutaj to było. Ale prawdopodobnie to nawet nie chodzi o same kamienie chyba, co taką miejscówkę, żeby były i kamienie, i taki magiczny podjazd. Sprawdzę jeszcze tutaj, ale raczej nie tutaj. To musi być pod drogą, więc zostaje nam tylko to jedno miejsce, które możemy sprawdzić na ten moment. To jest gdzieś tu, tylko pytanie brzmi, czy chodziło o konkretne miejsce, w które ta osoba wpadała, czy... No tak jak mówię, to testuję wraz z wami w tym momencie te magiczne kamienie całe. Może to te kamienie? Chociaż nie, to było bliżej tego. To było na początku zaraz chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, już podjeżdżamy sobie tutaj. No, to chyba gdzieś tu było. Te magiczne kamienie jakieś. Także spróbujemy tutaj atomizerem się dupnąć. Pierdupnąć. Możliwe, że to tu nawet było. Istnieje taka szansa. Ciekawe. Ej, w sumie ciekawe, czy da radę tu gdzieś wlecieć. W ten sposób. O kurde, ej! Jak to w ogóle dziwnie leciało, nie? Dobra. To jest w ogóle też dobra kampa w razie W, nie? Dobra, jak to było? Gdzieś tu w kamienie on to... Dobra, spróbujmy. Możecie oczywiście w komentarzach napisać, jeżeli widzieliście ten film, wiecie o co chodzi dokładnie. Ja tylko widziałem, że to z magicznymi kamieniami było. Ale jak to dokładnie, gdzie to się człowiek ma schować? Gdzie to człowieka ma wbić, to już inna sprawa, nie? Ja sobie szybko jakieś przekąski dupnę, żeby tutaj nie umrzeć. Dobra, może tu. Okej. Było coś jakby? Okej, tu się przenieśliśmy na górę po prostu. To jest tutaj, tylko pytanie brzmi właśnie, jak to z tymi magicznymi kamieniami wyglądało dokładnie. Czy to powinno mnie gdzieś wrzucić pod kamienie? No zapewne pod kamienie, nie? Z tego co widziałem, ale w jaki dokładnie sposób, tego nie jestem pewien. Dlatego to jest taki test też. Okej, tego nie chciałem na pewno zrobić. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I też mam nadzieję, że ogólnie pokazałem wam jakieś takie kryjóweczki, które nie zostaną za szybko usunięte. Przynajmniej ta pierwsza. Ta druga, powiem, mogą usunąć, bo pod mapą można w wiele miejsc pewnie polecieć. Ale to pierwsze miejsce to wydaje się takim fajnym bunkrem po prostu być. I podobało mi się. Dobra, czy może tam, żeby wlecieć? Kurczę, no ciekawe, jakby tam wskoczyć można było. Dobra, jeszcze jakoś, jeszcze spróbujemy. No jak się nie uda, to się nie uda, nie? Jak coś, to jest, mówię, to jest tak dodatkowo jakby bardzo. No nie, sami siebie rozwalamy po prostu tym atomizerem. Nie wiem dokładnie, jak to powinno wyglądać, możecie śmiało w komentarzach napisać, a na ten moment zakończymy sobie, myślę, że odcinek dzisiejszy. Mam nadzieję, że taki odcinek też solo wam się spodobał. Możemy też, wiecie, na singlu jakieś znowu mody popatrzeć czy glitche, to piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć!